Się w ogniu krytyki za szczyt OBWE, konkretnie za udział w obradach przedstawicieli Rosji objętych unijnymi sankcjami. Austriacy tłumaczą, że wydanie im wiz było prawnym obowiązkiem. Wystąpieniom parlamentarzystów z pozostałych krajów przysłuchiwał się reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Co mówili członkowie OBWE? Część delegacji kończyła swoje wystąpienia słowami sława Ukrainii. Jednym z głosów, które wybrzmiały najmocniej, był ten przedstawiciela Łotwy. To hańba, że rosyjska delegacja jest tutaj, szczególnie, że składa się z osób, które są na liście sankcyjnej. Richard Scholz zwrócił się też bezpośrednio do Rosjan pamiętnymi słowami o okręcie wojennym. W obradach nie wzięli udziału przedstawiciele Ukrainy. W czasie przemówień Rosjan parlamentarzyści z wielu krajów, w tym Polski, w geście protestu wychodzili z sali obrad. Mateusz Szkudlarek, Radio Z. O jak najszybsze procedowanie w Sejmie ustawy o zawodzie psychologa apelują do marszałek Elżbiety Witek, posłanki Lewicy. Właśnie dzisiaj, w Światowym Dniu Walki z Depresją. W pokonaniu depresji pomagają psychologowie, ale oni sami także potrzebują pomocy, tej systemowej, mówi posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 20 lat czekają na uregulowanie swojego zawodu. Od 20 lat w Polsce nie funkcjonuje ustawa o zawodzie psychologa. Taką ustawę przygotowaliśmy wspólnie z psychologami, ze związkami zawodowymi, z ekspertami, ze środowiskiem akademickim i złożyliśmy w Sejmie już 500 dni temu. Szacuje się, że w Polsce z depresją zmaga się ponad 1,5 miliona osób. 17:02 to czas na rozmowę z gośćmi Radia Z. Zaprasza Beata Rubecka. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj dwoje gości. Małgorzata Serafin, dziennikarka. Marek Sekielski, producent filmowy, dziennikarz też. Autorzy książki, już ją widzimy. Jest okej, to dlaczego nie chcę żyć? To są historie o depresji. Witam was bardzo serdecznie. Rozpocznę od cytatu z Małgosi. Wstępniak. Bohaterowie tej książki są wspaniałymi i wrażliwymi ludźmi, którzy po latach zmagania się ze sobą doszli do ściany, stanęli nad przepaścią. Ta choroba jest demokratyczna, nie pyta o wykształcenie, zawód, status społeczny, pochodzenie, numer konta. Jak to się zaczyna? Gdzie, kiedy zapala się ta lampka alarmowa? Ja mogę mówić ze swojego doświadczenia i z doświadczenia bohaterów naszej książki. Bardzo późno się w nas zapala ta lampka. W moim doświadczeniu depresji, a jestem w drugim epizodzie depresyjnym, ta czerwona lampka, która spowodowała, że poszłam po pomoc do psychiatry, to było dopiero pojawienie się myśli samobójczych. A u bohaterów naszej książki to albo były myśli samobójcze, bardzo często, albo jakieś niesamowite somatyczne bóle, bo depresja lubi też maskować za pomocą bólu. Brak snu bardzo często. Przy depresji poporodowej jedna z bohaterek naszej książki po prostu przestała spać. No i to jest bardzo często jeden z objawów. I przy takim zdrowym, racjonalnym podejściu, to w momencie, kiedy przestałam spać, już powinnam pójść po pomoc do lekarza, ale jeszcze tego nie zrobiłam. Marek ma podobne doświadczenie też z brakiem snu i zaciskałam zęby, myślałam, że... Ale dlaczego zaciskałaś zęby, powiedz? Dlaczego? Bo wydawało mi się to moją że słabością. Sobie radę, tak? Oczywiście, że tak. Marku? Stygmatyzujące są choroby psychiczne. Mam wrażenie, że cały czas depresja jednak jest tematem tabu. Zresztą jedna z waszych bohaterek mówiła o tym, że jest psychoterapeutką. Psychiatką. I jest psychiatrią. I naraziła się, mówiąc o tym publicznie, naraziła się na ostracyzm w swoim środowisku zawodowym. No jeżeli psychiatrzy tak traktują koleżankę swoją po fachu, no to czego oczekiwać może od społeczeństwa, które nie ma tej wiedzy, którą mają lekarze specjaliści, nie? No właśnie, ale czego tu się wstydzić? Wiesz co, jesteśmy kulturowo gdzieś być może tak trochę wychowywani w takim poczuciu, że jeżeli nam się coś dzieje z naszymi głowami, z naszymi umysłami, to na samym końcu pójdziemy poprosić o pomoc. Jeżeli dziecko jest przeziębione i 3 razy kaśnie, to biegniemy do lekarza z byle przeziębieniem, które za każdym razem kończy się tak samo. A kiedy leżymy w domu i nie jesteśmy w stanie się ruszyć, nie chce nam się żyć, po prostu, nie wiem, płaczemy, czy myślimy o tym, żeby ze sobą skończyć, tak? Albo planujemy kupno jakichś tam narzędzi, które mogą nam w tym pomóc, to czekamy, nie? I to najczęściej jest tak, niestety, co pokazują też historie naszych bohaterów, że de facto od początku epizodów depresyjnych do momentu, kiedy się idzie po pomoc, to najczęściej to mijają w ogóle lata i to grube lata. Wy nie boicie się mówić o tym publicznie?
Nie, bo to nie jest powód do wstydu, chociaż ja też dosyć długo nie mówiłam o swojej depresji. Pierwszy epizod depresyjny przeżyłam pracując jeszcze w Telewizji Polskiej i wtedy nie powiedziałam nikomu. Cierpiałam sobie tak w ciszy. Dopiero przy tym drugim epizodzie depresyjnym, który pojawił się w pandemii, zauważyłam, że kiedy mówię moim znajomym, co się dzieje, to mi jest też lżej. I wtedy postanowiłam prowadzić program na ten temat i widzę, jak wielu osobom pomaga takie szczere opowiadanie historii zwykłych ludzi i takich przykładów ze zwykłego życia, dlatego też właśnie do książki zaprosiliśmy i tak zwanych zwykłych ludzi, ale też na przykład mistrza olimpijskiego, też bardzo znanego dziennikarza satyrycznego, który też zmaga się z depresją. Zaprosiliśmy nastolatkę, zaprosiliśmy... No ta historia mnie już absolutnie wstrząsnęła, licealistki. Tak, zaprosiliśmy też modelkę, fryzjerkę, prawniczkę, żeby pokazać właśnie... Ta choroba jest demokratyczna, tak, może dotknąć każdego. Nie pyta o nic. Marku? Większość chorób jest demokratycznych. Ja nie mam problemu z opowiadaniem o sobie, bo doskonale o tym wiesz, że już napisałem książkę jedną na temat swoich uzależnień. Prowadzę cykl rozmów na YouTubie o uzależnieniach i dla mnie jest rzeczą naturalną, że mówienie o tym, dzielenie się swoimi doświadczeniami po prostu pomaga ludziom, którzy być może cierpią, być może mają kogoś w rodzinie, kto ma problem czy z uzależnieniem, czy z depresją. I dla mnie, kiedy jedna osoba cierpiąca na jakieś zaburzenie rozmawia z drugą osobą, która cierpi na to zaburzenie, ma zawsze dużo większą wartość niż rozmowa nawet takiego dziennikarza dobrze przygotowanego, który jest tylko i wyłącznie dziennikarzem, a nie ma w sobie na poziomie uczuć, jakby nie odczuwa tej choroby w taki sposób, jak nie wiem, jak chociażby Gosia, która z tą depresją już naście lat będzie chyba, nie? No jeden z bohaterów właśnie a propos tego, że to jest jednak taka choroba jeszcze w pewnych środowiskach wstydliwa, jest rzecznikiem prezydenta jednego z miast i mówił, że on w sumie nie ma z tym problemu, żeby o tym opowiadać. Natomiast nie chciał jednak wam opowiedzieć pod swoim nazwiskiem o swojej chorobie, o swojej historii, żeby nie narażać swojego szefa generalnie, bo wtedy no, wychodzi na osobę mniej wiarygodną po prostu w oczach, nie wiem, czy to wyborców, czy opinii publicznej. Tak jest i to nie jest jedyna osoba, która w naszej książce wystąpiła anonimowo. Jest również Kamila, prawniczka w takiej dużej kancelarii, gdzie też ona mówi, że ona nie ma z tym problemu, ale... I to jest takie, wiesz, nie mam z tym problemu, ale jednak się boję, bo mimo tego, że no i depresja jest już coraz bardziej odtabuizowana i coraz więcej się o niej mówi i wydaje się, że to już nie jest powód do wstydu, to cały czas pojawiają się takie zaprzeczenia, podważenia, próby wyśmiania. Mi się ostatnio przydarzyła taka sytuacja, że jedna z bohaterek programu, który prowadzę, poprosiła o to, czy możemy usunąć ten odcinek, bo jej nowy pracodawca trafił na ten odcinek i ona już miała problem. Więc takie historie się niestety cały czas dzieją, mimo tego, że bardzo dużo o tym mówimy, ale też choroby psychiczne w popkulturze mają się świetnie. Nic tak fajnie się nie sprzedaje jak chory psychicznie w filmie czy w serialu, ale niestety też w debacie publicznej bardzo często słyszymy polityków, którzy oskarżają innych polityków o schizofreniczne poglądy na przykład. Czyli wydaje się, że to jest rozdwojenie jaźni. Przy czym schizofrenia to wcale nie o to chodzi. Albo, że ktoś jest wariatem, albo, że cytaty w tworkach, nie wiem, podłączyli internet, prawda? Więc to są rzeczy, z których można się pośmiać. Można a to wyśmiać. Wcale nie jest śmieszne. Słuchaj, żeby kogoś obrazić, nazywamy go wariatem, a nie cukrzykiem, więc... Albo mówimy, że ty jesteś na przykład psychiczny, albo ty jesteś psychiczny. Tak, 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 tak. Więc potem co się dziwi, że ktoś się wstydzi. A kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy absolutnie poprosić o pomoc? Po prostu powiedzieć, spojrzeć tak do lustra i powiedzieć, tak, potrzebuję pomocy i muszę ją uzyskać. Ja, reguły nie ma, wiesz co, tak naprawdę najlepszym momentem jest ten najwcześniejszy, bo to jest zawsze kwestia indywidualna, jakby ten poziom odczuwania tego wewnętrznego dramatu i tej niechęci do w ogóle bycia w ogóle w jakiejkolwiek formie jest tak indywidualny. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli mamy wśród swoich najbliższych osoby, które naprawdę widać, że cierpią i często nie nazywając nawet do precyzyjnie tego, dają nam wskazówki, że coś im dolega, to bądźmy dla nich życzliwi, empatyczni, dajmy im się czasem wygadać, powiedzmy, że jesteśmy i że służymy w razie czego pomocą. Nie róbmy nic na siłę na pewno, natomiast możemy oczywiście podsyłać gdzieś, próbować
pod nos jakąś kartkę z numerem telefonu do psychiatry podtykać i próbować namawiać, natomiast trzeba być delikatnym, bo to są naprawdę rzeczy, które, jak to się potocznie mówi, potrafią zmieść człowieka z planszy. Statystyki samobójstw w Polsce no, nie są zbyt optymistyczne, tu Gosia więcej na ten temat wie, więc szczególnie wśród nastolatków. To jest absolutnie przerażające, to co się dzieje od pandemii i no, od pandemii na szczęście więcej mówimy o tym zdrowiu psychicznym, ale na nieszczęście tych zaburzeń psychicznych jest coraz więcej wśród młodzieży i nastolatków. I prób samobójczych. A psychiatria dzieci i młodzieży no, jest w stanie... Jest w stanie krytycznym. Fatalnym, i o tym jest dyskusja niestety. Od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć od lat. No to tutaj stawiamy pauzę. A to teraz już jesteśmy tylko na Facebooku, na radio.z.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami, ale serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. A z nami Małgorzata Serafin, dziennikarka, i Marek Sekielski, też dziennikarz, producent filmowy. Teraz chciałam zapytać o waszą książkę, bo też znowu posłużę się wstępniakiem z Małgosi, bo mnie to zainspirowało to jednak. Takie nietypowe bardzo wstępniaki napisaliśmy. Tak, mocno, tak, ale co tam przeczytałam? Dziękuję Markowi Sekielskiemu. Podczas pracy nad książką rzucaliśmy wzajemnie słuchawkami, bo potem 60 kilometrów na spacerach pojednawczych. Były kłótnie, krzyki, płacz. Było aż tak dramatycznie? No było, było aż tak... Nudy nie było. Nie było nudy, absolutnie nie było nudy. Nie był to typowy proces pisania książki, jak sobie wyobrażam, bo to jest pierwsza książka w życiu, którą napisałam. Wiesz, my nie mieliśmy deadline'u. To w ogóle było wszystko do góry nogami. My nie mieliśmy umowy ani nic. Mieliśmy taką chęć, potrzebę też napisania książki, bo stwierdziliśmy, że te rozmowy, które prowadzimy, ja o depresji, Marek o nałogach, one są bardzo potrzebne ludziom, a program ma jednak swoje ograniczenia czasowe i takie coming outowe czasem mam poczucie, więc przeprowadziliśmy te rozmowy, bohaterów znajdowaliśmy, ale też wiele osób się do nas zgłaszało i no ale i ci, z którymi rozmawialiście, łatwo było ich nakłonić do tego, żeby chcieli z wami porozmawiać. Nie musieliśmy nikogo nakłaniać. Znaczy w ogóle ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy nakłaniam kogokolwiek, muszę, znaczy namawiam. Może nakłaniać, to nie, ewentualnie złożyć propozycję mogę. Wiesz, ja się nauczyłem też jakby przy pracy nad tymi swoimi uzależnieniami, że ja tylko ewentualnie się do kogoś, jeżeli znam kogoś, kto jest uzależniony, to mu składam taką propozycję i to jest koniec. Jeżeli ktoś się waha, to ja mówię tak, jeżeli się wahasz, to zastanów się nad tym, wróćmy do rozmowy za parę miesięcy, bo to jest jakby, pośpiech jest tu najgorszym doradcą. Tak, ważne, żeby ta osoba była w leczeniu. I paradoksalnie jakby wybór w ogóle, bo część osób my sobie wybraliśmy, część osób się zgłosiło do Gosi i jakby to było w innym trybie. To był najprostszy w ogóle element tego wszystkiego. Przeprowadzenie wywiadów też było najprostsze. Też, ale jakby samo umówienie technicznie było łatwe, bo nikt nam nie odmówił w zasadzie. Tak. No mamy zaufanie zbudowane pewnie dlatego, że oboje się zajmujemy tym, czym się zajmujemy, Gosia zdrowiem psychicznym, ja uzależnieniami i każdy mógł zweryfikować to, co robimy, jak to robimy. Natomiast no, schody zaczynały się później, kiedy trzeba było na początku na przykład wziąć telefon do ręki i wykonać ten pierwszy telefon do pierwszego rozmówcy. I pamiętam, cała nasza praca to były takie interwały ciężkie, które po prostu były 3 dni zapierdzielu takiego mocnego, później miesiąc, kiedy nie odbieraliśmy od siebie telefonów na przykład, nie? Unikaliśmy się. No ale to są trudne tematy, ale te rozmowy przeprowadzaliście razem, czy jednak to było na zasadzie, że nie wiem, jedno z was z 7 osobami, a drugi z was z kolejnymi razem. 7? Razem. Zawsze razem. Nie przyszło nam do głowy. Gosia była tą sympatyczną Małgorzatą, a ja byłem... czyli dobry i zły policjant, ja tak? Byłem, znaczy nie tyle zły, to ja byłem tym Markiem, który nie ma pytań, zadaje, których tak. nie zada. No. Te mocne pytania o te emocje. Marek zadawał te takie mocniejsze pytania, które ja trochę bałam się zadać, ja się bardziej opiekowałam tą sferą takich objawów, żeby ta osoba opowiedziała o tym, jak wyglądała ta depresja. Marek był od tych takich ostrych pytań i mimo, że wiesz, że to były ostre pytania, wiem, że nie przekroczyliśmy żadnej granicy, nie było takich problemów. To były długie rozmowy, one trwały czasem kilka godzin, oczywiście po spisaniu tego, zredagowaniu to jest dużo, dużo mniej, ale jakoś mimo tego, że myśmy nic wcześniej razem nawet nie nagrali, dopiero później zaczęliśmy jakiś program razem nagrywać, to współpracowało nam się bardzo dobrze. Taki poligon doświadczalny. Tak, w ogóle to było to było szalone. To wiesz, podzieliliśmy się tak, ponieważ ja uwielbiam rzeczy mierzalne i policzalne, to ja spisywałam te rozmowy, bo ja sobie podzieliłam, dobra, tu mam 3 godziny nagrania, minutę spisuję, tyle, i ja uwielbiam takie rzeczy. I ja spisywałam, Marek redagował. Dla mnie takie redagowanie jest trochę tak niepoliczalne, bo ja nie wiem, kiedy ja to skończę, a muszę wiedzieć, bo inaczej moja nerwica natręt, wiesz, oszaleje. No i ja bardzo uciekałam w pracę od problemów w życiu prywatnym, a Marek uciekał
uciekał wielu od pracy. Ludzi tak robi. Wielu ludzi tak robi. Więc ja spisywałam te rozmowy niemalże po dzień po dniu, co też nie jest rozsądne, jak dzisiaj sobie myślę, bo trzeba chyba odpocząć chwilę od takiej rozmowy. Ja z trzygodzinną rozmową spędzałam na przykład potem 12 godzin redagując ją. No i potem dawałam Markowi, ja na przykład on przez dwa tygodnie nic z tym nie zrobił, bo akurat był w takiej fazie kocyka, jak my to mówimy, że był kocyk. I ja na przykład dzwoniłam do niego pytać, Marku, udało ci się może usiąść do tej rozmowy? I Marek, że nie. Na drugi dzień dzwoniłam też tak zapytać łagodnie, bo wiedziałam też, w jakim jest stanie. Ale wiesz, piątego czy siódmego dnia myślę sobie, kurczę, może dla jego dobra to, że ja go głaszczę, to nie jest tak do końca okej. Może ja powinnam bardziej stanowczo. No i wtedy wjeżdżała ta taka alternatywna opcja, czyli stanowcze. I to na przykład pomogło w paru sytuacjach, ale zawsze ryzykowałam tym, że albo mi walnie słuchawką, albo spełni tą, albo że go zmobilizuje, albo walnie słuchawką. Ale rzeczywiście, żeśmy tych kilometrów, kroków natrzaskali w ubiegłym roku. Gdybyśmy byli zorganizowani dobrze i ze sobą przede wszystkim bylibyśmy osobiście dogadani i stabilni, to byśmy pamiętali tą książkę w 2-3 miesiące. Tak, pewnie byśmy zrobili. Natomiast trwało to półtora roku, bo najczęściej było tak, że jak ja byłem pod kocykiem, to Małgorzata była w jakimś takim twórczym ciągu, po czym ona wskakiwała pod kocyk i ja czyli to był taki suwak, można powiedzieć. Więc ciężko było nam się spotkać po prostu i popracować razem w tym sensie takim, no że też zaczęliśmy przecież, nie wiem, trzy wywiady zrobiliśmy pierwsze w ciągu tygodnia, tak, pierwszego tygodnia. A ja mówię, w miesiąc. Później miesiąc, super. Półtora, nie działo się nic, nie? Ale jesteście praktykami, tak można powiedzieć. Patrząc na was, no, tak. W doskonałej formie. Świetnie, a jest to też, tak, uśmiechacie się. No tutaj nie widać absolutnie, że moglibyście mieć jakieś... Nie widać po nas? Nie, w ogóle, absolutnie. Mówię to zupełnie szczerze. Natomiast to też jest taka choroba, tak. Która jest o tyle wredna i podstępna, że ona powraca po prostu. Więc jak sobie z tym radzi? Jak sobie z tym radzicie? Wiesz co, ja jestem cały czas w tym epizodzie depresyjnym, w który wpadłam na początku pandemii w zasadzie, bo to też właśnie był moment, kiedy ja już byłam po zmianie zawodu i wiesz, był lockdown, ja nie miałam pracy, salony fryzjerskie były zamknięte, nie miałam, oszczędności mi się kończyły, nie wiedziałam co dalej. I rzeczywiście, i już dawno temu przestałam spać, jeszcze wcześniej zorientowałam się, że już naprawdę systematycznie i coraz więcej sączę wina codziennie, ale jakby myślałam, że dam radę. No i rzeczywiście zadzwoniłam do psychiatry i wróciłam na leki, przy czym, no powiem szczerze, że te dwa lata pandemii, a potem rok wojny, inflacja i wszystko to, co się dzieje, to jest taki sączący się lęk, niepokój niesamowity i ja oczywiście pamiętam, że jakiś czas temu, z pół roku temu podczas kontroli u psychiatry, ja się pierwszy raz od lat u niego rozpłakałam. Powiedziałam, że ja już nie mam siły. Dajmy sobie spokój z tymi lekami, bo one nie działają. Miałam poczucie, że one już po prostu się wysyciły albo nie działają. I powiedział mi, że okoliczności zewnętrzne, które mamy, tak, te dwa lata niepokoju, teraz kolejny rok niepokoju i inflacja naprawdę nie pomagają w zdrowieniu, więc po prostu nakazał mi być dla siebie trochę łagodniejszą i rzeczywiście, no, próbuję być dla siebie łagodna i to nie jest tak, że ja zeszłam z tych leków, bo wiesz, jest coś takiego jak to schodzenie z leków, taki jakiś wewnętrzny wyścig niektórych osób, nie, że wydaje się, że jak zejdziesz im z szybciej, leków, tak, tym to lepiej. W ogóle, no, a ja jestem już prawie trzeci rok, więc porażka. No, jest coś takiego przy tym. Wiesz, przy czym ja na przykład mam też insulinooporność i Hashimoto. I jakoś tutaj wiem, że będę brała do końca życia te leki, nie mam z tym problemu. No, ale... Ludzie z nadciśnieniem biorą też leki. Dokładnie, ale jest coś takiego z tymi lekami antydepresyjnymi. Pewnie przez to, że słyszysz zewsząd, że one zmieniają osobowość. No, ja bym bardzo chciała, żeby zmieniały, niestety nie zmieniają. Mam parę takich cech, których chciałabym się pozbyć, ale nie pozbyłam się dzięki lekom. No to jeśli właśnie o tym wspomniałaś, bo zapewne ponad miesiąc temu można powiedzieć, że rozpętała się również taka afera w sieci, ponieważ znana dziennikarka Beata Pawlikowska podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, powołując się na badania naukowe i podważała skuteczność tego leczenia farmakologicznego, no więc też dowodziła, że tak na dobrą sprawę właśnie leki też zmieniają osobowość. Więc potem się z tego wycofała. Też jedna z bohaterów waszej książki też zaczęła organizować zbiórkę w internecie, żeby pozwać dziennikarkę. No, co sądzicie o tej całej sprawie? Ciężko. Z jednej strony nie chciałbym się w ogóle zajmować panią Pawlikowską, bo
bo uważam, że nie należy też dawać atencji osobom, które wykorzystują, nieświadomie pewnie, bo ona nie miała złych myśli, złych intencji, ale wykorzystują swoją popularność do tego, żeby siać po prostu rzeczy, które no, niewiele mają wspólnego z prawdą. Badania, na które się powołują, one są i to są prawdziwe badania, one zostały opublikowane. Natomiast warto było przeczytać też kilka komentarzy do tych badań, bo to nie były badania z wczoraj, tylko to były z zeszłego czy tam sprzed dwóch lat. I problem z tym badaniem był taki, że one odkryły Amerykę. Czyli coś, co już jest odkryte od dawna. Gdzie wszyscy psychiatrzy wiedzą, że to nie tylko serotonina jest odpowiedzialna i to nie jest jedyny czynnik, który jest odpowiedzialny za to, jak nasz mózg funkcjonuje pod tym kątem depresji, tylko jest wiele innych czynników, są też czynniki zewnętrzne i o tym psychiatrzy wiedzą, natomiast no, ona się skupiła na tym elemencie tych badań, no, co jest jakby dosyć dużym uproszczeniem, nie jest przede wszystkim żadną nowością, jest dużym uproszczeniem. Natomiast podważanie w ten sposób, niestety, bo ludzie często nie czytają, pewnie wiesz doskonale też z własnego doświadczenia, że sporo ludzi czyta artykuły prasowe po tytułach, nawet nie po lidach, tylko po tytułach, które często są tworzone w taki sposób, żeby zachęcić do przeczytania, nie do końca oddają to, co jest w ich zawartości. Więc pewnie niewiele osób obejrzało cały ten film Baty Pawlikowskiej i skonfrontowało go tym bardziej z wiedzą, która jest dostępna też dzisiaj na rynku. I dobrze by było, gdyby za tak delikatne rzeczy, jak zdrowie psychiczne, brały się osoby, które mają naprawdę trochę więcej doświadczenia niż nie wiem, wiele podróży na koncie i sporo napisanych książek, bo my nie napisaliśmy tutaj poradnika, nie? My nie wchodzimy tutaj w rolę ekspertów absolutnie, my pokazaliśmy ludzkie historie, one są podparte oczywiście rozmową z psychiatką, psychoterapeutką, z psychoterapeutką dzieci i młodzieży w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, jakie są zagrożenia dla naszych dzieci po prostu. Na takie głosy jak Baty Pawlikowskiej niestety mogą wielu osobom dać taki alibi do tego, żeby właśnie uniknąć wizyty u lekarza, żeby nie brać leków, które po prostu dzisiaj naprawdę... Ja znam osoby, którym leki uratowały życie i to jest fakt. A to, że leki mają... Każdy lek ma jakieś skutki uboczne i buprom, jak się weźmie zwykłego, popularnego leku na ból głowy, ulotkę, to ma też... Jak się przeczyta te skutki uboczne, to się można za głowę łapać. Tak, no, bo tam lepiej nie brać. Lepiej nie brać. Natomiast ja też po sobie wiem, że jak ja pierwszy antydepresant, który dostałem, miał działanie dla mnie uboczne, nieprzyjemne. No poszedłem po półtora miesiąca do lekarza, on przyjął to do wiadomości, zmieniliśmy leki, wszystkie tam objawy minęły i było wszystko elegancko cacy. No. Natomiast boję się takich głosów i jeśli mogę, to chciałbym jeszcze krok dalej pójść, bo Beata Pawlikowska Beatą Pawlikowską. Natomiast to, co zrobiła Gazeta Wyborcza, publikując niedawno jeden felieton pani profesor Magdaleny Środy, później drugi jeszcze felieton profesor Magdaleny Środy, która z kolei na podstawie swojej wizyty w latach 90. w Stanach Zjednoczonych wysnuła tezę, że depresja jest modą, która do nas przyszła z Zachodu, bo ona widziała u swoich znajomych w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni ostentacyjnie i zdaniem trzymali leki, antydepresanty w półkach łazienkowych, w szafeczkach łazienkowych. I co to miało być, niby taki powód do dumy? Nie wiem, że jeszcze nie, no, to był powód na... Nie, to był, no, nie wiem, na co miał być dowód, na to, że to jest taka modna choroba być może. Natomiast gdyby pani profesor Środa przede wszystkim obejrzała jakiś film produkcji hollywoodzkiej, w którym jest scena, jak ktoś wchodzi do łazienki, to pewnie w 9 na 10 takich scenach ta osoba otwiera tą szafkę i wyjmuje leki, bo Amerykanie trzymają leki w łazienkach, no. My trzymamy pewnie w lodówkach albo w kuchni, bo nie mamy domów. Nie, w jakichś apteczkach. No, albo tak, w apteczkach, no. Czy gdzieś. Natomiast, bardziej w kuchni chyba, tak. No, więc to mnie bardziej oburzyło tak naprawdę. I szczerze mówiąc, mnie to bardzo załamało, bo no, poważna gazeta i pani filozof, która później się tłumaczy z tego, no ale przecież ludzie, którzy nie są filozofami, też próbują ze mną dyskutować na temat filozofii. No, no tak, ale... Argument raczej, z przedszkola, tak, nikt poważna nie gazeta, która jakby no daje glejt, tak, takim słowom. Nie wiem, no nikt nie podważa innych chorób, które są. Zresztą w waszej książce też Maja Herman, właśnie psychoterapeutka i psychiatrka, trudne słowo, mówi, że no, żadne leki nie wyleczą depresji, jeśli nie ma systemu zewnętrznego wsparcia i wyrównana lekami biochemia nie wyprowadzi nas z depresji, jeśli na zewnątrz nie odnajdziemy sensu życia. To jest cytat z Mai Herman. Tak, no, bo koniec kropka, słyszymy to od lekarza. I to jest oczywista oczywistość, którą każdy wie i każdy, kto pójdzie do psychiatry i dostanie antydepresanty, to jeżeli ten psychiatra nie jest jakimś szarlatanem, to powie mu, proszę pani, proszę pana,
proszę rozważyć, albo zalecam pójście na psychoterapię i przepracowywanie, co jest tak naprawdę powodem tej depresji. No. Widzisz, jakoś... Bo oczywiście jest depresja, która jest spowodowana tylko i wyłącznie czynnikami biologicznymi. Wynika po prostu z jakiejś budowy danego organizmu. Ale to jest jakiś promil już dzisiaj de facto. Natomiast no, generalnie depresja się bierze z czegoś. Nie? Jakoś nie słyszymy o mordzie na jakąkolwiek inną chorobę. To jest przerażające. Myślę, że pani profesor w swoim drugim felietonie, bo tam w ogóle jakaś tak skandaliczna jedna i druga publikacja, ona się tam tłumaczyła, że chyba nie obraziła nikogo, kto się leczy na depresję. Otóż nie, no, obraziła, bo ja tak sobie myślę, że po to od 2 lat zapraszam ludzi, którzy szczerze, intymnie opowiadają o swojej chorobie, żeby to normalizować, żeby dostawać wiadomości, które są naprawdę budujące i to jest, wiesz, dla mnie największe takie wynagrodzenie i zapłata za to, że ja tego wstydu się pozbyłam. Jeżeli ja dostaję wiadomość, że ktoś obejrzał program albo przeczytał książkę i poszedł do psychiatry, to jest niesamowite. I nagle wychodzi pani profesor i mówi, że to jest jakaś moda. No, ja wolałabym być niemodna i nigdy nie poczuć tego stanu, który czułam, będąc na krawędzi życia i śmierci. W wiadomościach Radia Z też mieliśmy wypowiedź psychoterapeuty Tomasza Bielickiego, który mówi, że jednak w depresji też trzeba wymagać i że pułapką jest nadopiekuńczość. Tak, tak, jest coś takiego, że można się tak rozkokosić w swojej diagnozie i trochę nią usprawiedliwiać i zbyt długo wtedy być w tej chorobie. No, ja się nie dziwię wielu osobom, które trochę nie wiedzą, jak się zachować wobec osoby chorej na depresję, bo ja też wiem po sobie, że nie bardzo potrafiłam zakomunikować, czego ja potrzebuję jako osoba chora na depresję, czy żeby dali mi wszyscy spokój. Wiesz, jednocześnie nie miałam ochoty przebywać z ludźmi, a z drugiej strony wiedziałam, że tylko kontakt z ludźmi mnie jakoś trzyma w ryzach, więc to jest naprawdę bardzo trudne. Kiedy na przykład wyciągamy kogoś z łóżka, używając tego niedobrego hasła, rusz się z łóżka, wyjdź, nie wiem, chodźmy na spacer. Idź pobiegać. To z jednej strony ta osoba naprawdę nie ma siły wyjść z tego łóżka i iść na spacer, ale z drugiej strony to wyjście z łóżka i pójście na spacer jest pierwszym krokiem do zdrowienia, więc no nie mówię, żeby się obchodzić jak z jajkiem, ale żeby być takim wyrozumiałym i rozmawiać szczerze, no bo wiem po sobie, że bardzo chętnie bym leżała, bo naprawdę nie masz wtedy siły na nic innego, ale te małe kroczki przed blok, dookoła bloku, 5 minut po osiedlu, no pomagają. To może się wydawać absolutnie niesamowite i nierealne, no ale tak niestety w takiej najgorszej fazie wygląda ta choroba, ale absolutnie zgadzam się, żeby tej nadopiekuńczości nie było. Tutaj bardzo obrazowy opis stanu depresji dała też jedna z waszych rozmówczeń, która mówiła tak, że dzisiaj jak wspominam swoją depresję, to mówię, że to jest taki stan, jakbyś poszła na bagna, wciąga cię krok po kroku, nawet nie wiesz, kiedy jesteś już po pas i nie możesz się ruszyć, bo to takie zaślepiające, zaklejające i wciągające. To ja mogę tutaj dodać. No, to jest, ja nie przeszedłem takich stanów, o których nasi rozmówcy mówią, więc ja mam też takie podejście do tej swojej depresji, że ona jest jakaś taka niepewna trochę i być może nie taka widowiskowa jak niektórych osób. Natomiast no, pamiętam momenty, kiedy leżałem przez tydzień w domu i wstawałem rano tylko po to, żeby położyć się jeszcze na pół godziny, drzemać do wanny, bo tam sobie kapała ciepła woda, ja sobie w tej wannie przysypiałem, po czym jak wyszedłem już z tej wanny, to brałem poduchę z sypialni i szedłem na kanapę w salonie i kładłem się tam pod kocyk i szedłem spać dalej po prostu, nie, więc... A widzisz, właśnie ja na przykład wiedziałam, że jest źle u Marka i teraz tak, próbowałam go wyciągnąć na spacer, a on mówi, że nie chce. I albo mogę uszanować, albo wiedzieć, że ja wiem, że on nie chce. Doskonale wiem, że ta osoba nie chce wyjść, ale zmusić ją do tego, nie? I to jest takie naprawdę bardzo trudne, żeby nie przekroczyć tej granicy. Ale to nie jest przede wszystkim łatwe. Ja mam doświadczenie 2 terapii uzależnień, łącznie blisko 4 lata byłem w procesach. Ja doskonale wiem, że jakby aktywność własna moja, że nic się nie stanie z niczego. Ja muszę wykonać jakiś ruch, żeby mi było lepiej, nie? Muszę wyjść z domu. Ja doskonale wiedziałem przez ostatni rok, kiedy byłem w takim
no, w takim apatycznym bardzo nastroju, że najlepsze, co ja mogę dla siebie zrobić rano, to wziąć buty, plecak, ręcznik, coś tam na zmianę, pójść to na siłownię i sobie delikatny nawet trening zrobić mimo swojej nadwagi, bo pamiętałem to, jak mi parę lat temu to mnie wyciągało naprawdę z ciężkich stanów, kiedy czułem się fantastycznie później, bo i w mózgu zaczynała się ta chemia kręcić i od takiej strony takiego czystego myślenia już o sobie czułem, że jestem zadbany, że dbam o siebie, więc to też mnie podbudowywało i jakby w taki optymizm we mnie wstępował, natomiast... Ile czasu woziłeś no, w bagażniku? Ostatnie torby? 4 miesiące, tak. 3-4 miesiące, końcówka zeszłego roku, miałem plecak i zapakowany w samochodzie każdego dnia, mogłem w każdym momencie... A mam tam jeszcze, żeby to lepiej wybrzmiało, ja mam jeszcze ten komfort, nie ukrywam, i z czego się bardzo cieszę, że nie chodzę do pracy na godzinę gdzieś, że muszę odbijać kartę i mam obowiązki, mogę sobie nie ułożyć ten akord. Plan. Tak, pracuję sam u siebie jakby i mogę sobie to według własnego uznania pracować wtedy, kiedy potrzebuję, bo mam na to ochotę. Mimo tego nie byłem w stanie się do tego zmobilizować i mimo tego, że wiedziałem już z własnego doświadczenia, że to działa, nie? Więc takie no, racjonalne też, na poziomie racjonalnym przekonywanie osoby, która cierpi do tego, że coś zadziała, też nie do końca jest rozwiązaniem i nam się coś może wydawać absolutnie oczywiste dla osoby, która jest w głębokim takim dołku psychicznym, to podniesienie się z kanapy do toalety, umycie zębów czasem jest szczytem w ogóle Himalajów, nie? Też napisaliście we wstępniaku, że tę książkę napisaliście też trochę dla rodziców. Tak czy nie? Dla rodziców, dla potencjalnych rodziców, nie dla naszych rodziców, tylko dla rodziców innych rodziców. Nie, ja nie mówię, że dla waszych, rodziców, tylko tak. W ogóle dla tych, którzy mają dzieci. Tak, bo ta książka potwierdziła, przynajmniej dla mnie, potwierdziła to, co ja już obserwowałem, zajmując się uzależnieniami, że generalnie problemy, które wynikły, one mają jakiś początek w czymś zawsze. I w 99% pewnie przypadków to są problemy, które się zadziały w młodości, w dzieciństwie najczęściej. No więc najczęściej to się działo oczywiście w domu rodzinnym, bo dom jest takim naszym naturalnym środowiskiem przez te pierwsze lata. Szkoła trochę ma mniejszy wpływ na pewno, ale no, rodzice są naszymi, no można powiedzieć, że pełnią dla dzieci rolę takich w pewien sposób bogów na ziemi, są wyrocznią i absolutną, więc jak dziecko usłyszy od rodzica coś nieprzyjemnego, no to bierze to bardzo do siebie. Jak słyszy pochwałę, to też ją weźmie do siebie. I ta książka też jest o tym trochę, że w tym takim 21-wiecznym galopie, w którym jesteśmy dzisiaj, gdzie ten świat zasuwa bardzo szybko. A ten galop też przyczyni się do tego, że... Tak. I to, że my jako rodzice... Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy bardzo dbać o to, żeby, nie wiem, zachować pracę, zarobić na utrzymanie i tak dalej. Często gonimy, nie wiem, robimy kariery, zarabiamy pieniądze, myśląc, że to nam na końcu da jakiś, nie wiem, jakiś wymarzony spokój, czy nie wiadomo co. I często zapominamy o tych dzieciach, albo z drugiej strony i na przykład nie zauważamy tych dzieci. I to też są już wtedy, mogą się pojawiać różne symptomy traumatyczne wśród dzieciaków, które po prostu są ustawione same sobie, nie są w stanie, nie nauczą się na przykład filtrować swoich emocji, swoich doświadczeń poprzez rozmowę, co jest takim naturalnym metodą, tylko biorą to wszystko do siebie. Ja mam własne doświadczenie takie, które ja się nie nauczyłem po prostu nigdy rozmawiać o trudnych sprawach z nikim. I ja przez całe życie w zasadzie wszystko, co mam trudne w sobie do kogoś, trzymam w sobie i nie wiem, jak to wypowiedzieć, żeby nie urazić tej osoby, albo żeby nie być agresywnym, nie? A wracając jeszcze do tej roli rodziców, no z jednej strony często te dzieci są ustawione same sobie, niestety, ale z drugiej strony są często podawane gigantyczne dzisiaj presji, nie? Jakieś zajęcia dodatkowe, jedne, drugie, trzecie, rodzice, którzy tymi dziećmi sobie spełniają w ogóle, nie wiem, jakieś swoje kompleksy lecą, albo spełniają jakieś marzenia niespełnione. A może po prostu intencja jest taka, że chce wyposażyć swoje dziecko po prostu w tyle kompetencji, żeby sobie po prostu najlepiej poradziło po prostu w dorosłym życiu. Ja absolutnie nie podważam, że te intencje są właściwe, są jakby szczytne i każdy chce dla swoich dzieci, są o tym przekonany, że każdy chce dla swojego dziecka jak najlepiej. I nikt nie wysyła dzieci tam na piąte zajęcie dodatkowe po to, żeby to dziecko zajechać. Natomiast warto sobie przeczytać, niedawno gdzieś mi wpadły w rękę takie badania, które pokazują, że raptem 10% w ogóle dzieciaków ma taki konstrukt psychiczny stworzony do rywalizacji.
taki, który dzisiaj świat daje, tak naprawdę stawia w tej sytuacji w zasadzie większość społeczeństwa, nie? Żeby rywalizować, poddawać się presji, uczyć się na tych porażkach takich mocnych, walczyć o swoje, a większość tego na to nie jest przygotowana. Nie? Nam się wydaje, że jeżeli dziecko będzie, nie wiem, prawnikiem, medykiem, nie wiem, kim tam jeszcze, będzie miało taki ceniony, szanowany zawód. Prestiżowy. To jest droga do szczęścia. A szczęście nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tym, jaki się zawód, jakie studia się skończy, tylko z tym, jaki się ma wewnętrzny stosunek do samego siebie, nie? A tego nie uczymy. Podstaw psychologii w szkole nie ma. Bardziej encykliki papieskie się mogą pojawiać. Są takie dwa powiedzenia przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jedno dotyczy dziewczyn, drugie dotyczy chłopców. Znaczy tych powiedzeń jest dużo, dużo więcej, ale te dwa jakoś bardzo we mnie rezonują. Chłopaki nie płaczą i dziewczynka... Nawet film taki był. Tak. Dziewczynka ma być grzeczna. I złość piękności szkodzi, nie? Ale dziewczynka ma być grzeczna. I to, że chłopaki nie płaczą, są tak wychowywani, to potem to się zamienia w częściej u mężczyzn na przykład w uzależnienia, że te emocje są albo w agresję, tak? No bo nie płaczą, więc jakoś z tymi emocjami muszą sobie poradzić i częściej uciekają w uzależnienia. Dziewczynka, która słyszy całe dzieciństwo, że ma być grzeczna, wyrasta na kobietę, która nie potrafi... Tak, która nie potrafi stawiać granic, wiesz? Nie potrafi, takie mam poczucie, stawiać granic, nie wiem... ludziom wokół, mężczyznom w pracy, jednak w tym patriarchalnym świecie, no ona słyszy, że nie można się złościć, bo złość piękności szkodzi. Nie potrafi powiedzieć stop, nie potrafi powiedzieć nie, bo nie jest dopuszczana do tego i dźwiga na sobie coraz więcej. To jest bardzo protekcjonalne podejście, jeżeli kobieta w ten sposób jest traktowana, no złość piękności szkodzi, tak. Bardzo protekcjonalne. No tak, tak, później słyszy seksistowskie jakieś tam rubaszne dowcipy pod swoim adresem od przełożonych, no to kuli ogon, tak? I z pokorą znosi, bo jest tak tego nauczona, nie? No, że ma być grzeczna po prostu i ta niewyrażona złość, ona się odkłada. Ona się odkłada w emocjach, ona się odkłada w ciele i ona prędzej czy później wybuchnie. A wybucha na przykład właśnie pod postacią depresji. I u chłopaków ten płacz, te łzy też wybuchają prędzej czy później. No te choroby, warto to podkreślić, zaburzenia psychiczne, nie tylko depresja, nie tylko uzależnienia, ale nie wiem, stany lękowe, choroba afektywna, dwubiegunowa, one się biorą wszystkie z czegoś. One się biorą z jakichś traum, z jakichś, nie wiem, z wydarzeń albo z jakichś niedostatków, jakichś braków. Między i dobrze, innymi, żebyśmy tak. sobie to uświadomili i zaczęli siebie być może traktować troszkę z większą wyrozumiałością też, no. I nasze dzieci przede wszystkim. No w każdym razie, jeśli widzimy u siebie jakieś niepokojące symptomy, to po prostu musimy się wziąć z tym za bary, a nie udawać, że... A nie w garść. Tak, a nie w garść, dokładnie tak. I mogę powiedzieć tyle, że wstyd, który towarzyszy wykonaniu telefonu do psychiatry, psychoterapeuty, jest absolutnie naturalny i każdy przez niego przechodzi, natomiast da się postawić ten krok, wykonać ten telefon, po drugiej stronie jest ulga, jest naprawdę poczucie sprawczości i przyjemne rzeczy mogą się wydarzyć. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Za to spotkanie. Dziękuję. I za tę rozmowę. Małgorzata Serafin. Dzięki. I Marek Sekielski. Wszystkiego dobrego. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.